Witam wszystkich, jest 2 marzec 2021 i pora na krótki przegląd prasy u naszych przyjaciół i sąsiadów Niemców. Zobaczymy, co oni tutaj znowu wypisują w swoich gazetach i na swoich stronach internetowych. No i tu widzimy TAC, to jest taka poważna firma niemiecka. I co tutaj pisze? Ano, tu jedna z takich, proszę Państwa, polityczka Partii Zielonych pisze następujący tekst. I to, proszę Państwa, tekst na pierwszej stronie. Wszystkie partie, również Partia Zielona, są zbyt białe. Są zbyt białe. Także media niemieckie są zbyt białe. No nie wiem, proszę Państwa, czy to już jest białe, to jest znaczy niedobre. No z tego to tak wynika. Tak wynika to, proszę Państwa. Również, proszę Państwa, zabrał głos niemiecki prezydent Steinmeier. A więc co ten Steinmeier tutaj nam pisze? Pisze, że trzeba media regulować w imię wolności i w imię demokracji. Trzeba media kontrolować, regulować. No, nie nazwał tego tak, jak powinien nazwać, bo powinien nazwać media trzeba cenzurować, ale to słowo nie przeszło mu przez gardło. Wymienił tu kilka innych przymiotników. W każdym razie demokracja według niego obecna definiuje się tym, że trzeba wszystko kontrolować i trzeba wszystko regulować, aby nie dostawały się, proszę Państwa, jakieś prawdy, które nie są zgodne z prawdami głoszonymi przez Ministerstwo Prawdy. A takie właśnie w Niemczech mamy. Także widzimy, o co tu chodzi powoli, że wszystko, co nie jest zgodne z tym, co politycy sobie zaplanują, trzeba po prostu usunąć z medialnych źródeł. Były prezydent Francji, ogromny przyjaciel pani Angeli Merkel, został skazany na 3 lata za korupcję i inne wybryki. Także widzimy, że ci przyjaciele pani Angeli Merkel powoli zaczyna wychodzić troszeczkę z szydło, z worka. No w każdym razie tutaj ten proces jeszcze się nie zakończył. Te 3 lata mogą się zrobić jeszcze z nich wiele więcej lat, bo ten proces nie został jeszcze zakończony. W każdym razie 3 lata są już pewne dla słynnego pana Sarkozy. Zobaczymy, czy również obecny prezydent stanie przed sądem, a powinno to się już dawno, dawno temu stać, ale jeszcze się nie stało. Proszę Państwa, specjalista od pandemii, taki polityk Lauterbach, on tu zaproponował wczoraj chyba, że jedyną taką strategią słuszną według niego to jest to, że do sklepów, które będzie trzeba chyba powoli otwierać, ale mówi bardzo powolutku, jeżeli tam będzie ten incydent jakiś wynosił koło 35, jedyną taką formą zdrową według niego jest tylko otworzyć te sklepy dla ludzi, którzy przetestowali się negatywnie. No widzimy, co te łotry tutaj kombinują. Trzeba się testować i jak będzie negatywnie, to będzie można sobie kupić bułeczkę. A tak to niestety chyba nie. No na to wygląda. No na to wygląda. Jutro spotyka się pani Angela Merkel ze swoimi ministrami, takimi, którzy dowodzą tutaj tymi wszystkimi Bundeslandami. Będą znowu debatować nad tym, co ma się dziać po 7 marca, bo w tej chwili mamy ten lockdown do 7 marca. Będą rozmawiać o tym, co będzie się później działo. Pani Merkel mówi, że bardzo powolutku można coś tam, niecoś otworzyć, ale nie za dużo i trzeba cały czas patrzeć, czy przypadkiem ta ilość zachorowań, ilość przetestowanych musi być duża.
duża, jeżeli okaże się, że jest ciągle tych bezobjawowych zakażeń dużo, no to trzeba z powrotem powrócić do lockdownu. To jest jej, proszę Państwa, strategia notbremsy, a więc trzeba mieć specjalną taki hamulec zapasowy, że otworzyć troszkę, ale jeżeli okaże się, że znowu dużo przetestowanych ma pozytywne testy, to natychmiast powracamy do lockdownu. Taki jest jej plan. Główna pani wirolog opłacana przez panią Merkel, mianowicie Brinkman, powiedziała, że ta pandemia będzie nas trzymała co najmniej do końca tego roku, a i w przyszłym roku również, 22 również mówi o tym, że tu nie będzie tak łatwo wyjść z tej choroby, proszę Państwa. Także widzimy, jakie tutaj plany tak naprawdę wychodzą, że to ma trwać jeszcze nawet w roku 2022, a ja powiem, że wydaje mi się, że to będzie trwało jeszcze dłużej. Niestety, takie mam przeczucia. Ale tu wiadomość z ostatniej chwili. Pani Merkel powiedziała, że w miesiącach maj, czerwiec i lipiec będzie tak dużo testów. Musi być wzmożona ilość testów, bo to jest jedyna forma sprawdzenia, gdzie ten wirus się ukrywa, jak go znaleźć, jak go tępić, a więc następne 3 miesiące mają w Niemczech być hasłem, upływać pod hasłem testujemy, a potem powiedziała, że pewnie już tylu będzie zaszczepionych, tyle milionów, że może już nie będzie trzeba testować. No, super plan, proszę Państwa. Super plan, tylko nie wiem, dla kogo on jest taki super. Dla mnie na pewno nie, no ale może są tacy chętni, którzy chcą się testować i szczepić. No pewnie są. Niestety. Pojawił się genialny plan Billa Gatesa, aby uratować ziemię i ich mieszkańców. Proszę Państwa, mają to być fruwające strzykawki, jakieś takie zdalnie sterowane komary, które będą nam wstrzykiwały odpowiednie substancje, aby nas uratować. To jest kolejna super idea Billa Gatesa. Miejmy nadzieję, że szybciutko to zostanie wprowadzone i wszyscy zostaniemy zaszczepieni jego wspaniałymi substancjami. No, bardzo ciekawe ma pomysły ten Bill. Ciekaw jestem, jaką następną wymyśli dla nas pułapkę. Zobaczymy. Proszę Państwa, coraz więcej pojawia się pytań co do stanu zdrowia Joe Bidena, jego przemówienia, jego występy budzą dużo podejrzeń, że on już sam nie wie, gdzie jest, co mówi i jest kompletnie zdezorientowany. W każdym razie ostatnio mówił tylko o tym, że szczypaweczki, że trzeba to robić jak najwięcej milionów, więc jeden temat poruszył, na inne w ogóle nie miał ochoty mówić. Zobaczymy, co on dalej będzie robił, ale nie wygląda to dobrze, proszę Państwa. Wielu specjalistów twierdzi, że to może być niestety demencja. Nie wiem, co to jest. W każdym razie na normalne to nie wygląda. Proszę Państwa, Nigel Farage powiedział, że chińscy miliarderzy kupują angielskie szkoły. I w planach tych szkół znajduje się propaganda prochińska. Także Chińczycy atakują szkolnictwo angielskie, aby odpowiednio przygotować społeczeństwo na formy, nowe formy zarządzania. Zresztą Angela Merkel podobne ma plany. Plan jest taki, aby to, co ma się tutaj stać w Stanach, w Europie, było podobne do tego, co się stało już w Chinach, a więc czekamy, oczekuje nas, co nas oczekuje, talerz czy miseczka ryżu, dużo pracy, mało urlopu i kary śmierci za niepoprawność polityczną. No to przechodzimy, proszę Państwa, do pozytywnych wiadomości. Po takiej porcji negatywnych raczej wiadomości czas na coś ciepłego,
czas na pozytywne wieści, a takie dochodzą nas z Meksyku. Widzimy Suzy, jak zwykle prezentuje nam to, co nam jest potrzebne. Słońce, ciepła woda i dobry nastrój, uśmiech na twarzy. Z prawej strony fajni faceciki dla pań. Bardzo tutaj widzimy również taką modę ciekawą. Także na razie kończę. Życzę przyjemnego wieczoru i do następnego razu.